Dobra. Takie spotkanie nazywa się NMO, czyli New Member Orientation. Jest to jakby obowiązek koordynatora, czyli osoby, która ma już duże doświadczenie, aby przeprowadzić z nową osobą po to, by uzgodnić przede wszystkim oczekiwania i uzgodnić dalszy system pracy, tak? Pierwsze pytanie, które zawsze zadajemy nowej osobie, to są, jakie są twoje oczekiwania, czyli no generalnie mamy osobę, która się zarejestrowała i tak naprawdę nigdy nie wiemy, dlaczego ona się zarejestrowała. No okej, my przypuszczamy, tak, my przypuszczamy, dlaczego się zarejestrowała, ale jeśli ta osoba się zarejestrowała, no to ma pewnie jakieś oczekiwania, dlatego warto się spytać, tak, a w związku z tym, Basiu, zadaję ci teraz oficjalne pytanie, fajnie, że nam zaufałaś, ale teraz jakie są twoje oczekiwania w związku z rejestracją DualLife? Oczekiwania no stricte finansowe, że poprawię swoją sytuację finansową. Okej, a w związku z tym zobacz, generalnie możemy usłyszeć, bo to jest instruktaż, a w związku z tym, jeżeli to jest instruktaż, to ja już Cię przygotowuję od razu do roli przyszłego koordynatora. Często ludzie mówią, okej, chcę najpierw spróbować produktów. Wtedy, kiedy ta osoba mówi, chcę najpierw spróbować produktów, mówię, a czy chcesz również zarabiać pieniądze? Wtedy ta osoba mówi, tak. No to wtedy mówię, to świetnie, zatem musisz wiedzieć, że ten biznes robi się na dwa sposoby, po swojemu lub dobrze. Jak go chcesz robić? Tak? Czyli to jest akurat teraz pytanie. Okej, okay, super, fajnie, że chcesz robić biznes. Ten biznes robi się na dwa sposoby, po swojemu lub dobrze. Jak go chciałabyś robić? No dobrze. Okej, okay, widzisz. Okay. Przejezdną autostradą. Jasne. Teraz zobacz, mogłoby być tak, że ktoś mówi, nie chcę robić biznesu, wtedy rozumiem. Zatem skupmy się na poznaniu produktów. Oczywiście, jeśli kiedyś zmieni zdanie co do zarabiania, to wróćmy do jej rozmowy, ale jeżeli jest tak, jak że ta osoba może lubić powiedzieć, że ok, ale ja chcę robić biznes, ale po swojemu, wtedy rozumiem, masz do tego pełne prawo, jeśli kiedyś zmieni zdanie, będziesz chciała działać dobrze i skutecznie, daj znać, no ale w twoim wypadku mamy wersję tak, czyli chcę robić biznes, to świetnie, zatem wejdźmy w system działania oparty o 10 kroków. I teraz krok pierwszy i drugi już ma za sobą, czas na krok trzeci. Co to jest system 10 kroków? Mamy system działania oparty o 5 kroków, które te pierwsze 5 kroków to jest przygotowanie i kolejnych 5 kroków to jest działanie. Więc ja tak szybciutko przebiegnę, więc to jest pierwszy krok, decyzja o przyłączeniu. Już go ma za sobą, bo się podjęłaś decyzję. Potem jest drugi krok, właściwe pierwsze zamówienie, już go ma za sobą, bo złożyłaś właściwe pierwsze zamówienie, zrobiłaś je najlepsze, jakie można zrobić. Mamy teraz krok trzeci. Określ swoje cele, tak, i zaakceptuj zasady. Dlatego też za chwilę porozmawiamy na temat właśnie możliwości, jakie tutaj mamy. No i o to chodzi, żebyś zaakceptowała zasady. Następnie przejdziemy do narzędzi szkoleń, czyli dalszy tok twojego przygotowania, byśmy doszli do punktu numer 5, czyli zbudowali twoje przekonanie dotyczące ciebie, dotyczące branży, dotyczące firmy, dotyczące produktów i tego, co masz robić. Potem już tylko i wyłącznie pozostanie nam działanie, czyli lista osób, z którymi rozpoczniesz rozmowy w określony sposób, następnie zapraszanie, czyli mamy listę osób, a więc trzeba te osoby zaprosić do czego? Do prezentacji. No i co się po prezentacji najczęściej dzieje? No po prezentacji możemy się spotkać z takim czymś, że ktoś mówi, zastanowię się, tak? A w związku z tym musimy przepracować z tą osobą nic innego jak most wiary. Albo mówi nie, tak? Czyli odkładamy ją na rezerwę, czyli na przyszłość, albo mówi tak. Jeśli mówi tak, to przeprowadzamy z nią proces NMO, czyli ona startuje, tak, i przeprowadzamy z nią dokładnie taki sam proces jak z tobą, czyli mówimy o tak zwanym kole. No i potem, jak to zwykle bywa, koło się kręci, bo powtarzamy kroki od 6 do 9, czyli 6 kolejna osoba z listy, 7 kolejne zaproszenie, 8 kolejna prezentacja i 9 kolejne follow-up NMO lub rezerwa, tak? I teraz, jeżeli mówimy o kroku numer 1, to przyłączenie ma za sobą, krok numer 2, właściwie pierwsze zamówienie ma za sobą i krok numer 3 to jest nic innego jak kontrakt, czyli umówienie się na pewne zasady, które będę chciał z tobą omówić. Pierwszą zasadą jest twoje oczekiwania w stosunku do twojego tempa pracy
i w stosunku do doświadczenia, którym dysponujesz, tak? Czyli no tutaj musimy troszeczkę dysponować pewnym obiektywnym doświadczeniem, jak szybko jest szybko, tak? No bo ja rozumiem, że chciałaby zarabiać jak najszybciej, no nie? No właśnie. Jasne. No właśnie. I teraz pytanie jest, co to znaczy jak najszybciej i co to znaczy dużo? A więc teraz jakbym miał Cię zapytać, na przykład, jakie zarobki wchodzą w rachubę, aby biznes był dla Ciebie rentowny? Jakie zarobki? Na przykład, ile miesięcznie chciałabyś zarabiać? Jaki jest Twój cel? Na tą chwilę, no wiadomo, że 5000 to już by było tak spokojnie. Okej, okay, dobra, zobacz, więc to jest nasza baza, tak? 5000 to jest pozycja menadżera regionalnego, takiego solidnego menadżera regionalnego, tak? A w związku z tym ja mam pytanie, ile dajesz sobie czasu do tego, aby osiągnąć ten poziom zarobków? Ile według Ciebie, zobacz, bo ja za chwilę Ciebie jakby uświadomię, tak? Natomiast najpierw chcę zmierzyć Twoje oczekiwanie, czyli myślisz sobie, ok, wystartowałam i teraz no, chciałabym zarabiać, więc w jakim czasie dla Ciebie byłoby to ok? No, jeszcze pracuję w innej dziedzinie, więc tu jest jak gdyby pogodzenie tego wszystkiego. Natomiast no, cały czas sobie to próbuję gdzieś tam poukładać w głowie, ile czasu. No, strzelaj cokolwiek, wiesz, bo ja przyjmę każdy termin. Za chwilę zobaczysz, jak ja poprowadzę to, ale najpierw chciałbym dowiedzieć się, jakie ty masz oczekiwania. Tak, zobacz, na razie mówimy o oczekiwaniach. 3 miesiące. Okej, okay, 3 miesiące, no dobra. Na razie nie będę tego negował, a teraz jeszcze mam drugie, kolejne pytanie, a ile chcesz, można powiedzieć, dziennie poświęcać temu biznesowi? Powiem tak, że ja to mam problem z poczuciem czasu, bo jak się w coś po prostu zaangażuję, no to tyle, ile trzeba i gdzieś tego czasu nie mierzę i to jest jak gdyby to tym moim takim... taką złą cechą, że bardzo dużo czasu poświęcam ludziom i czasami gdzieś tam na rozmowie one się mega przedłużają, jak ktoś czeka. No tak, bo jesteś 6, zauważ, tak? Chyba robiłaś Gravesa, czy jeszcze nie? Nie. Nie robiłaś, ale jak zrobisz Gravesa, to jesteś typowo 6, a typowa 6 ma właśnie problem relacyjności, czyli za mało interesowności, za dużo relacyjności i tak. Tracisz równowagę, tak? Tak. Ale to też za chwilę popracujemy nad tym, żebyś miała świadomość tego i jak należy się zachować, żeby uniknąć właśnie trwonienia czasu, tak? Czyli troszeczkę więcej asertywności i trochę więcej po prostu takiego postawienia na konkretne wyniki. Bo to też, wiesz, no cudów nie ma, no, z wiedzą, którą masz i tym, kim jesteś, doszłaś tam, gdzie jesteś. A więc chodzi o to, że żeby zrobić pewien skok w życiu, to trzeba się zmienić. No i teraz pytanie, gdzie się zmienić, tak? Więc na jakim etapie? Ale okej. Okay. W związku z tym no, wracamy do pytania. Ile czasu dziennie chciałabyś, mogłabyś zainwestować w ten biznes, zakładając, że jesteś jednak zajęta zawodowo, tak? 2-3 godziny na pewno. Dobra, wyobraź sobie teraz, że chcesz się zaangażować 2 godziny dziennie, rozumiem, że licząc od poniedziałku do piątku, tak? Weekendy wolne. Czy włącznie z weekendami. No nie, no zobacz, no, precyzujemy, no jak chcę wiedzieć, jak sobie to wyobrażasz, tak? Łącznie z weekendami możemy. Dobra, czyli to jest 14 godzin zakładamy tygodniowo, czyli to jest 60 godzin. 60 godzin. Tak, tyle chcesz zainwestować, czyli razem w 3 miesiące to jest ile? 180 godzin. 180 tak. Godzin według mnie to jest mniej więcej miesiąc pracy na etacie, tak? Tak, około. Okej. Okay. I w miesiąc pracy chciałabyś zarobić 5 tysięcy i mieć samochód. Rozumiem negację. Widzisz, zobacz, do jakich wniosków dochodzimy fajnych, tak? I teraz zobacz, dopóki człowiek nie zmierzy się z tymi wnioskami, to nagle jakby traci poczucie w ogóle, jak dużo jest dużo, tak? No to powiem Ci, wiesz, dlatego chciałem, żeby jak sobie to uzmysłowiłaś już teraz, co powiedziałaś, że chciałabyś dostać za miesiąc pracy na etacie 5 tysięcy plus samochód służbowy plus jeszcze wycieczkę do Turcji, bo każdy menadżer tam jedzie, no to mówisz, no to nie, no to chyba trochę przesadziłam, tak? Tak? No właśnie. I teraz jeśli tak jest, no to mówię, okej, dobra, wiesz co, Basiu, no to może umówmy się na jednak na te przynajmniej 6 miesięcy, tak? Przy takim zaangażowaniu, tak? Wiesz? Okej. Okay. Bo te 6 miesięcy czuję, że byłoby możliwe, oczywiście pod jednym warunkiem, że jeszcze zrozumiesz, na czym polega
geometryczny postęp. Widzisz, właśnie chodzi o to, żebyśmy najpierw sobie w jakiś sposób ulokowali swoje oczekiwania w stosunku oczywiście do rzeczywistego Twojego pracy, bo teraz jeszcze jest jeden mały dylemat. Rzeczywisty czas pracy to jest czas wykonywania czynności, a nie nauki. A więc na przykład dzisiejsze przebywanie z sobą nie traktujemy jako pracy, tylko jako przygotowanie. Bo to jest przygotowanie do zawodu, więc musimy wyciąć jakby wszystkie działalności polegające na czytaniu książek, na obecności na Zoomach i tak dalej, bo to są tylko i wyłącznie czynności przygotowujące. Żebyśmy odseparowali czynności produkujące od czynności przygotowujących, tak? Jasne? No, a więc teraz będzie trzeba do tych, dlatego powiedziałam, te 2 godziny, niech to będzie dziennie na pracę, czyli na działalność typowo rekrutacyjną, a na przykład tą godzinę więcej, o której wspominałaś, możemy przeznaczyć na przykład na edukację, abyś równolegle rozwijała się, ale żebyś nigdy nie zatraciła poczucia jakby takiego, że czas na edukację to jest czas pracy. Bo często ludzie mówią, ja przecież wziąłem udział w szkoleniu, ja przeczytałem książki, ja robię. Ja mówię, no robisz, ale nie produkujesz rezultatu, bo pracujesz, bo to jest praca, bo nauka jest też pracą, ale pracą nieproduktywną. To troszeczkę tak, jakbyś chciała być prawnikiem i zaczęła chodzić na studia. Nie oczekujesz, że w trakcie chodzenia studia będziesz zarabiała. No to jest oczywiste, że nie, no bo ja się uczę dopiero, tak? A więc jest też czas potrzebny na naukę. Dlatego, żeby sobie uzmysłowić ten etap budowania, jak na czym on polega, przygotowaliśmy pewien film, który jest w VHS-ie. Teraz ja wyłączę szerowanie i wejdziemy sobie do VHS-a i to będzie takie nasze jakby pierwsze zadanie, czyli chciałbym, żeby zobaczyła sobie ten film w swoim już VHS-ie, dlatego też nagrywam to po to, abyś mogła sobie to potem otworzyć, gdybyś się pogubiła, ale bo na przykład w tej chwili sobie zanotujesz. Mamy w bibliotece filmów taki proces, który nazywa się NMO, czyli właśnie ta nasza rozmowa. NMO, szukamy NMO, NMO. O, tutaj jest praca z kandydatem. Tak, plan marketingowy, strategia budowy biznesu, bądź pro. O, bądź pro. Jak realnie zaplanować zarobki w soft marketingu? A więc to jest taki film, który pozwoli Ci zrozumieć, czym jest tak zwany procent składany. Procent składany, czym jest dźwignia czasu i tutaj jest to fajnie opowiedziane, żebyś rozumiała, że nawet jeżeli w ciągu 6 miesięcy zrobisz kierownika, to jestem przekonany, że i tak będzie zadowolona, bo za chwilę będziesz menadżerem. Także ja myślę, że z Twoimi zdolnościami w przeciągu 12 miesięcy będziesz menadżerem. Mam nadzieję, że to będzie po 6 miesiącach, jeśli się rzeczywiście do tego przyłożysz, ale jestem przekonany, że do 12 miesięcy będziesz tak czy inaczej menadżerem, co oznacza, że no niestety dalej będą Ci groziły dużo wyższe zarobki niż tylko 5 tysięcy, no ale od czegoś trzeba zacząć. Także na pewno ten film, jak realnie zaplanować swoje zarobki. Okej, okay. Aha, bo teraz ja pokazuję to, a nie pokazuję tego, tak? Czyli zrobiłem, okej, okay, zobaczcie, to jest to, tak? Czyli jest dział bądź pro, zobacz, cały dział w ogóle bądź pro w bibliotece jest dla Ciebie, a w związku z tym ten film, potencjał jest w Tobie, potencjał w Tobie, tak? To są takie rzeczy, które powinnaś zobaczyć, jak realnie zaplanować swoje zarobki, 6 schematów prowadzących do sukcesu, no jak stosować język korzyści i zasada 4 zasady sprzedaży. To są rzeczy, które warto, żebyś sobie obejrzała. To są naprawdę krótkie filmiki i one są nawet zresztą zaprogramowane w kroku numer 2. Ale może być tam jeszcze nieprecyzyjne to programowanie, więc uznajmy, że to, co teraz omawiamy, jest jakby na zasadzie, że jak na skrzyżowaniu są znaki światła i policjant, to policjant jest najważniejszy w danym momencie. Zgadza się? Tak. No właśnie. A w związku z tym, jeśli mamy jakąkolwiek kolejkę do zrobienia, a ja teraz mówię, że trzymajmy się tego schematu, więc teraz po prostu trzymajmy się tego schematu, czyli sobie obejrzyj na pewno, jak realnie zaplanować swoje zarobki, a przy okazji możesz sobie obejrzeć po kolei te filmy, bo jestem przekonany, że one dużo Ci dadzą do myślenia. OK, więc wracamy teraz do naszego PowerPointu.
Okej, okay, teraz prawdopodobnie już, moment. Teraz już widzisz na pewno kontrakt, widać, tak? Tak. Okej, okay. A w związku z tym mamy omówiony pierwszy krok. Teraz chciałbym oczywiście, żebyś zaakceptowała to wszystko, ale no wiadomo, nie jesteś w stanie tego zaakceptować, dopóki tego nie obejrzysz, ale jestem przekonany, że jak sobie obejrzysz te materiały, to będzie ci łatwiej o tym rozmawiać. A więc reasumując, mamy, można powiedzieć, taką zasadę. Jeśli chcesz biec, będę biegł z tobą. Jeśli chcesz iść, będę szedł z tobą, ale jeżeli zatrzymasz, ja idę dalej. Więc wybierz sobie własne, realne tempo i na takie tempo będziemy się umawiać i działaj. Kolejną zasadą, to już jest zasada, którą powinnaś zaakceptować, to jest właśnie zasada duplikacji. Zasada duplikacji jest bardzo prosta. Rób tylko to, co chciałabyś, aby robiły osoby w twoim zespole. Jest taka fajna zasada, która mówi, nie jest dobre to, co jest dobre, tylko to jest dobre, co jest dobre i podlega prawu duplikacji. Co to oznacza? Załóżmy, że mamy w poniedziałki o 21 spotkanie naszego zespołu. No i nie chce ci się być na tym spotkaniu. To jest normalne, bo czasami się po prostu nie chce. I wtedy zastanawiasz się, czy chciałabym, aby tam byli moi ludzie. No mówisz, no pewnie, że chciałabym. No to jesteś na tym spotkaniu, tak? Czyli mamy na przykład jakiś materiał jakiś do obejrzenia. Nie chce mi się go oglądać. Myślę sobie, czy ten materiał powinni obejrzeć moi ludzie. Powinni, a więc ja go oglądam. Czyli robię wszystkie te rzeczy, które chciałbym, aby robili ludzie w mojej organizacji. I odwrotnie. Jeśli czegoś nie chcę, nie robię, na przykład, nie wiem, na przykład robię coś, o, myślę sobie, żeby zrobić coś złego na przykład, tak, nie wiem takiego przykładu, myślę sobie, czy jeżeli ludzie by to zrobili, czy moja organizacja by przetrwała? Nie, to ja tego nie robię, tak, czyli zawsze myślę sobie w tej perspektywy, tak, jeżeli cokolwiek mam zrobić, czy to warto, żeby robili to ludzie w mojej organizacji, dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jeszcze nie masz organizacji, ale będziesz osobą, która wkrótce powie, dokładnie to samo, co ja. Tak powie, słuchaj, naśladuj mnie. Rób tylko tyle, co ja. Nie musisz więcej ode mnie robić. No i teraz sama sobie zadasz pytanie, czy to, co robisz, jest dużo. Jeżeli dużo, to spodziewaj się, że ludzie zrobią podobnie jak ty, ale najczęściej trochę mniej. Tak? Więc jeśli zrobisz więcej, to ludzie zrobią tak jak ty, troszeczkę mniej, ale będą szli za tobą. A więc to jest prawo po prostu duplikacji, które jest najważniejszym prawem w tym biznesie. Potem mamy drugą zasadę. Aktywność miesięczna biznesowa zawsze pierwszego. Mamy wyjątkowy plan marketingowy, który pozwala nam zrobić pewne rzeczy na punktach, które już są jakby nieaktywne, ale jeszcze tego jednego dnia będą aktywne. Ja teraz ci nie będę tego tłumaczył, ale są materiały i znowu przechodzimy do BHS-a, tak, uwaga, teraz przechodzę do pokazania biura BHS. Teraz widać biuro, tak? Tak. Tak, okej. Okay. A w związku z tym mamy tutaj strategię budowy biznesu. I w strategii budowy biznesu jest, dlaczego pierwszy jest najlepszym dniem do robienia aktywności. Ten film dokładnie wytłumaczy, dlaczego warto robić zamówienia pierwszego, czyli w momencie, kiedy twoje zamówienie zostało zrobione parę dni temu, nowy okres rozliczeniowy zaczyna się 16 grudnia, to kolejne swoje zamówienie złożysz w dniu 1 stycznia. I powiem ci wprost, nie dlatego, że ja tak chcę, tylko dlatego, że to jest dobre dla ciebie, bo powołując się na prawo duplikacji, będziesz chciała, aby ludzie w przyszłości składali w tym dniu zamówienie. Dlaczego? Dowiesz się z tego filmu i z tego filmu. Czyli jak przyspieszyć awans, używając punktów aktywnych. Tu jest dokładnie wyjaśniona jakby mechanika punktów aktywnych. Zobaczysz, że jeśli będziesz miała organizację, która będzie zgodnie z kulturą budowała ten biznes, to będziesz dużo szybciej uzyskiwała awanse. Jeśli ta organizacja nie będzie trzymała się kultury, będzie te awanse ciężej osiągać. Więc dlatego, że jesteś pierwszą osobą, która będzie potem narzucała pewne zasady, to w tym momencie jest to dla ciebie dobre. Ok, a w związku z tym mamy jakby kolejną lekcję do zrobienia, tak? Wracamy teraz z powrotem do naszego kontraktu. Mamy, potem jest strategia Power Leg.
Strategia PowerLeg również zawiera film. Film jest dokładnie w tym samym miejscu, czyli wracamy teraz do biblioteki filmów. Proszę bardzo, jesteśmy w bibliotece filmów i tutaj jest PowerLeg, mistrzowska strategia, część druga, działanie, czyli dlaczego budujemy, czym jest strategia PowerLeg. Po co o tym mówię? Ponieważ zgodnie ze strategią PowerLeg, wracam do PowerPointu, tak? Zgodnie z strategią PowerLeg budujemy tylko dwie organizacje na początek. Trzecia jest jakby kikutem, czyli twoim tak naprawdę pierwszym obowiązkiem jako osoby, która zaczyna, jest wprowadzić trzy osoby. Ale po wprowadzeniu trzech osób zaczyna się strategia, no bo wprowadzisz nie tylko trzy, wprowadzisz cztery, pięć, sześć. A więc jakie będziesz wprowadzać? Tak, żeby było dla ciebie dobrze. Ale co to znaczy dobrze dla ciebie w taki sposób, żeby było to dobrze dla ciebie i dobrze dla ludzi w twojej organizacji, dzięki czemu twoja organizacja będzie się rozwijała szybciej. A więc to jest kolejny materiał, który warto sobie obejrzeć, aby jakby zaakceptować tą zasadę PowerLegu. I teraz też, ja teraz nie będę cię przekonywał do tej zasady, chcę, żebyś się sama do niej przekonała i w momencie, kiedy po prostu sobie obejrzysz ten materiał, wrócimy na przykład do rozmowy na temat tego materiału, powiesz, ok, zrozumiałem go, średnio go zrozumiałem, ale będę go stosowała. Potem jest zasada rozwoju. Zasada rozwoju to jest generalna prosta zasada z wiedzą, którą masz, jesteś tam, gdzie jesteś, z wiedzą, którą od nas otrzymasz, dotrzesz tam, gdzie chcesz być. Jeszcze jest fajna zasada, nie trening czyni mistrza, mistrzowski trening czyni mistrza, czyli nieważne, ile lat coś robiłaś, ważne, kto ciebie uczył. I tutaj jeszcze chyba jedna zasada, ale to nie wiem dokładnie, czy to w tym miejscu, czy będzie dalej. Morfeusz kiedyś powiedział, że znajomość drogi nie jest tym samym, co podążanie nią. A więc chodzi o to, że mamy szkolenia robione. I teraz znowu, zasada duplikacji, nadrzędna zasada brzmi, czy chciałabym, aby ludzie w mojej organizacji uczestniczyli w szkoleniach? No pewnie, że tak. A więc uczestniczę we wszystkich szkoleniach, tak? A więc z tego, co ja już wiem, ty zaakceptowałaś tą zasadę, bo już kupiłaś bilet sobie na naszą konwencję tą kwietniową, tak? Tak. Okej, a widzisz. A w związku z tym, Basiu, gratuluję ci, bo naprawdę świetną zrobiłaś... Odgadnęła moją myśl Gabrysia. Okej. Powiem ci, Basiu, ja również mogę ci zaproponować pewnego rodzaju kontrakt. Kontrakt, który może przyspieszyć twoją decyzję. Ten kontrakt może być związany z tym, że możesz otrzymać wyjazd do Turcji, jeśli załóżmy staniesz na głowie i do 1 kwietnia zrobisz menadżera, no to mogę cię zaprosić tutaj razem z twoim menadżerem Teresą Ojetola i twoim jeszcze uplinem dyrektorem, zaprosić cię mogę na wyjazd do Turcji. I możemy się umówić tak, że jeżeli zrobisz menadżera do kwietnia, 1 kwietnia to jedziesz za free, jeśli zrobisz kierownika do 1 kwietnia, no to jedziesz za 50%, tak? Jeżeli oczywiście nie będziesz chciała skorzystać, no to nie musisz skorzystać, tak? Mamy w tej chwili już klepnięty wyjazd do Turcji, mamy uzgodnione 2400 zł, to jest koszt całkowity wyjazdu do Turcji, do 5-gwiazdkowego hotelu, do Waterside, do site, do Turcji. Byłam tak? Site. I tak, i to jest wyjazd 30 kwietnia, czyli sobie jedziemy na weekend majowy. No i teraz jeśli oczywiście, wiesz, nie, nawet jeżeli byś kierownika nie zrobiła, to nie ma żadnego problemu, po prostu możesz sobie pojechać na własną rękę, ale ja jestem przekonany, że z twoim potencjałem tego kierownika zrobisz, a w związku z tym tego kierownika to przynajmniej powinna zrobić do tego 1 kwietnia, więc masz 50%. Więc jeśli zgodzisz się na kontrakt, to jeszcze oczywiście możemy sobie to zakontraktować tak bardzo konkretnie, solidnie, dlatego że robiąc rezerwację musimy jakby przewidzieć pewną ilość osób, dla których robimy rezerwację i w dniu 1 stycznia musimy wpłacić zaliczkę, w związku z tym spokojnie masz czas na to, czy godzisz się na taki kontrakt. Jeżeli tak, no to jeszcze poinformujemy cię, na jakich warunkach wystartujesz w tym kontrakcie, żebyśmy my też mieli pewność, że to nie jest tylko jakby obiecanka, cacanka, ale na przykład, że się zaangażujesz. Okej, a w związku z tym mówimy o szkoleniach, więc ten temat jest dla ciebie oczywisty. Potem jest kolejna zasada, zasada edyfikacji, tak? Zasada edyfikacji. Tutaj, tak jak ci pokazywałem wcześniej, są fajne materiały związane z marką osobistą, czyli którą godzinę wskazuje twój zegar sukcesu. Warto
abyś zobaczyła sobie ten film i wtedy zrozumiesz dokładnie, jak jesteś postrzegana w swoim świecie, tak? W swoim świecie. Tutaj też chodzi o to, żebyś też zrobiła sobie kalibrację twojej listy, ale to też jakby po kolei. Najpierw jak zobaczysz sobie ten film, to wtedy zrozumiesz mniej więcej, jak ludzie cię postrzegają i w których przypadkach, kiedy będziesz miała tak zwanych ciężkich kandydatów, warto by było do rozmowy ich zaprosić z osobami trzecimi, czyli na przykład z Teresą Ojetola, czy na przykład ze mną, czyli z osobami, które są na, można powiedzieć, wyższym szczeblu. I wtedy właśnie jest potrzebna edyfikacja. Edyfikacja to jest nic innego jak taki mandat zaufania. Kiedyś ktoś mi powiedział, że gdyby papież nawet, tak, był ubrany w garnitur z wulczanki i usiadłby na przykład w lodziarni, to byłby zwykłym facetem w lodziarni w garniturze. Ale wystarczyłoby tylko jedno słowo, jakby ktoś powiedział, to jest papież, to stałby się papieżem. Słowa czynią cuda, brak słów czasami, wiesz, to jest czasami jak może kiedyś spotkałaś słynnego aktora, którego nie znałaś. Patrzysz na człowieka, normalny człowiek, tak? Ale jak ktoś powie, ty, to jest ten aktor, o kurde, to od razu, wiesz, sztywniejesz, prostujesz się, bo to jest aktor. No, ale co się stało, że on stał się aktorem? Ktoś powiedział słowo. Widzisz, dlatego edyfikacja jest tak bardzo ważna, bo w tym momencie osoby, które otaczają ciebie, które na przykład szanujesz za to, że coś osiągnęły w życiu, one niekoniecznie mogą szanować ciebie. Ale kiedy im przedstawisz kogoś, kogo wyedyfikujesz i powiesz dobre słowa o tym człowieku, którego będziesz przedstawiała, to oni mogą ze sobą porozmawiać jak równy z równym. Wtedy oczywiście możesz na tym skorzystać, bo jak ta osoba podejmie współpracę, no to znajdzie się w twojej organizacji. Czy to jest mniej więcej dla ciebie jasne? Tak. Okej. Jeśli chodzi o edyfikację, to jest taka fajna scenka. Ja powiem ci, że nie mam tej scenki nagranej. Ja kiedyś to opowiadałem, ale ja przeprowadzę taką właśnie scenkę, by można było też taki materiał pokazujący, jak jest właściwa, jak jest niewłaściwa edyfikacja zrobiona. Zresztą okej. Okay. Na potrzeby tego nagrania ja to zrobię. Zresztą jeżeli nie będziesz miała jakby nic przeciwko temu, to na przykład takie nagranie możemy potraktować jako nagranie takiego wzorcowego NMO. Oczywiście, jeżeli nie będziesz miała z tym żadnego problemu. Ale to umówmy się, że później po nagraniu powiesz mi, czy mogę, czy nie mogę wykorzystać na przykład tego nagrania jako pewien taki wzorzec. To powiem ci na temat scenki. Wyobraź sobie, że mamy tutaj sytuację, w której przychodzisz na przykład do swojego byłego pracodawcy. Uwaga, przychodzisz do swojego byłego pracodawcy i przychodzisz razem z Teresą. No i oczywiście, uwaga, teraz najpierw ci daję zły przykład. Zły przykład, jak się zachowałeś. Przychodzisz do swojego byłego pracodawcy i mówisz, panie Janie, tak? Chciałbym panu przedstawić Teresę, moją koleżankę. I zwraca się do Teresy. Teresa jest twoim upline'em. Zwraca się do Teresy. Mówi, Tereso, to jest pan Jan. Pan Jan jest przedsiębiorcą, odnosi wspaniałe sukcesy w biznesie. Był moim kiedyś pracodawcą, tak? Pan Janie, to jest moja koleżanka Teresa. Chcielibyśmy porozmawiać na temat biznesu. Teraz pomyśl sobie, co myśli pan Jan. Pan Jan jest prezesem wyedyfikowanym. Ty byłaś jego byłą pracownicą, która przychodzi z koleżanką i mówi, no co byście dziewczyny chciały ode mnie, tak, na tej zasadzie, no bo on z pozycji siły pięknie go wyedyfikowałaś. A teraz zobacz, odwracamy rolę, robimy teraz prawidłową edyfikację. Przychodzisz do pana Jana, mówisz, dzień dobry panie Janie, to jest pani Teresa jest menadżerem albo jest dyrektorem w międzynarodowej firmie i buduje biznes w oparciu o rynki międzynarodowe. Pani Tereso, to jest pan Jan, który był kiedyś moim pracodawcą. Czujesz różnicę? Tak. I zobacz, nic się nie wydarzyło poza słowami, ale zupełnie w inny sposób, w innym świetle widzi teraz Jan Teresę, bo wcześniej to była zwykła koleżanka od byłej mojej pracownicy, a teraz to jest pani bizneswoman, tak? A ja jestem tylko byłym pracodawcą od siebie, tak? A więc edyfikacja to jest właśnie danie szansy, aby twój
towarzysz, czyli twój upline, rozmawiał jak równy z równym, albo nawet wyżej niż jest twój były szef lub ktokolwiek odnoszący sukcesy, tak? Czyli to jest twoja siła, ponieważ wtedy jesteś, uwaga, tylko listonoszem. Zobacz, ty nie jesteś wiadomością. Nie, jakby w tym całym układzie jesteś tylko osobą łączącą autorytety. Autorytet, który nadałaś Teresie, tak, z byłym swoim, załóżmy, szefem. I wtedy oni zaczynają sobie rozmawiać jak równy z równym, ty się tylko przysłuchujesz, nawet nie bierzesz udziału w dyskusji, ale jak dochodzi do dealu, to kto na tym korzysta? No oczywiście, że ty, bo ta osoba potem, ten twój były szef, tak, nagle ląduje w twojej organizacji, tak? On normalnie by się na to nie zgodził, ponieważ często ego tych ludzi blokuje ich, żeby, no jak, no mają pracować dla swojego byłego pracownika, a tak on o tym zapomina. On widzi korzyści wynikające ze współpracy z innym przedsiębiorcą, tak? I w ten sposób godzi się bardzo często na rozpoczęcie działalności nawet u swojego byłego pracownika, bo on o tym jakby już wtedy zupełnie nie myśli. Jest to jasne i logiczne? Tak, jak najbardziej. Okej. A w związku z tym mamy kolejny etap, kolejna zasada, to jest zdobywanie doświadczenia. Na czym to polega? Nie będę pracował za ciebie, dla ciebie, a razem z tobą. Dlatego na tym spotkaniu jest i twój upline Gabriela i jeszcze do tego jest menadżer Teresa, dlatego że cały czas oni się uczą. W związku z tym, jeśli będziemy robić spotkania podobne dla twoich ludzi, to często może bez mojej obecności, ale zawsze z twoją. Bo kiedy będziesz uczestniczyła w spotkaniu poprowadzonym przez Gabrielę lub poprowadzonym przez Teresę, będziesz osłuchiwała się i uczyła i będziesz wiedziała, jak w przyszłości zrobić takie spotkanie. Przede wszystkim chodzi o to, żebyś zdobywała właśnie doświadczenie przez praktykowanie biznesu. Bo mogłabyś oczywiście powiedzieć: Teresa, zrób spotkanie dla mojego człowieka, bo ja dzisiaj nie mam czasu. I oczywiście Teresa może to zrobić, ale co się wtedy nauczyłaś? Nic. Ten człowiek zaczął relacje budować z Teresą, a nie z tobą i tak naprawdę Teresa ma teraz więcej pracy. Twoje umiejętności w żaden sposób się nie rozmnożyły, nie zwiększyły, a w związku z tym Teresa zamiast mieć dochód pasywny zaczyna mieć coraz większą pracę. Dlatego też tutaj dbamy przede wszystkim o to, aby każda osoba była kiedyś samodzielna. Nie będzie samodzielna, jeśli nie będzie doświadczona. Więc oczywiście, żeby nie uczyła się sama na błędach, uczy się w towarzystwie, tak? W towarzystwie osób, które robią to zawodowo. Jest to jasne? Jasne. Okej. I to jest właśnie też taki slajd, że ta branża oparta jest o dźwignię czasu, jest ona uruchomiona tylko wtedy, gdy twoje dochody stają się niezależne od twojego czasu pracy. Uwalniając czas, możesz odpocząć lub pomnażać dochód. Uczestnicząc w spotkaniach możesz obserwować pracę innych osób odnoszących sukcesy. Poprzez obserwację możesz się uczyć, by być w przyszłości samodzielnym. Zgodnie z zasadą duplikacji stosuj ten sam model działania w pracy z swoimi partnerami. Trzymając się tej reguły stworzysz organizację samodzielnych, wyedukowanych i doświadczonych liderów. To właściwa droga do dochodu pasywnego. Także widzisz, nie widząc jakby slajdu, powiedziałem ci to wszystko wcześniej, bo to jest jakby ideą tego punktu. Kolejna zasada to jest zasada etyki. Tutaj możemy użyć najprostszej zasady na świecie. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, tak? A w związku z tym czasami nas kusi, żeby porozmawiać z kimś, bo dowiedzieliśmy się, że on jest w duo i powiedzieć mu: słuchaj, chodź do mojej organizacji, tu będzie ci lepiej. No ale teraz jak byś się czuła, gdyby ktoś porozmawiał z twoim człowiekiem w twojej organizacji w ten sposób? Czy czułabyś się z tym dobrze? Na pewno nie. A więc nie rób tego, co nie chciałabyś, żeby ktoś inny tobie zrobił. Wiesz, zasada etyki jest bardzo też taką prostą zasadą. Jeżeli coś o kimś mówisz, to pomyśl sobie, że on stoi koło ciebie. Jeśli potrafisz to powiedzieć koło niego, tak samo jakby go nie było, tak, no to znaczy, że wszystko jest okej. A jeśli nie potrafiłabyś powiedzieć tego, bo on stoi koło, to zastanówmy się, czy warto w ogóle to mówić, tak? No właśnie, a w związku z tym zasada etyki to jest generalnie szeroko pojęta zasada, która w tym biznesie oczywiście ma pewne reguły, bo podpisując umowę z DuoLife zgodziła się na pewne zasady DuoLife, bo jest coś takiego jak kultura i prawo. Jaka jest różnica? Jak się łamie kulturę, to jest się niekulturalnym. Jak się łamie prawo, ponosi się karę.
Dlatego z etyką jest tak, że często działania nieetyczne prowadzą do tego, że jesteś potem uważana za osobę nieetyczną i to jest ok. Natomiast pewne działania nieetyczne mogą naruszyć regulamin DuoLife i spowodować na przykład zawieszenie, spowodować nawet zawieszenie wypłaty, a nawet wykreślenie z biznesu. Ale to już wtedy już naprawdę mówimy o bardzo poważnych naruszeniach, ale takim na przykład naruszeniem jest próba przerekrutowywania innych klubowiczów. Co oczywiście też, ja zawsze mówię, że trzeba być bardzo rozsądnym w tym wszystkim. Więc jeżeli ktoś do ciebie się zwraca i mówi, Basiu, ja słyszałem, że ty jesteś w DuoLife, ja też jestem w DuoLife, ja po prostu absolutnie nie chcę, nie wiem, pracować z jakimiś ludźmi, to zgodnie z tym etyki nie pomagasz mu w tym, żeby on opuścił te DuoLife. Możesz mu powiedzieć, słuchaj, porozmawiaj ze swoim upline'em, na pewno jest ktoś. Ale jeżeli ta osoba potem wraca do ciebie ponownie, mówi, słuchaj, no ale ja rozmawiałam, nikt nie chce słuchać, ja bym chciała pracować z tobą, wtedy mówisz mu, słuchaj, nie mogę ci w tym pomóc, niemniej jednak znasz regulamin. Jeśli 6 miesięcy wyłączysz się z obiegu w DuoLife, nie będziesz robił zamówień, no to masz prawo zapisać się gdziekolwiek, kiedykolwiek, bo widzisz, udzielenie właściwej informacji z właściwą intencją nie jest łamaniem etyki. Łamanie etyki jest wtedy, kiedy masz już złośliwą intencję. Więc ja też mówię, żebyśmy też zachowali pewien rozsądek w tym, co mówimy, tak? Gdzie jest zasada etyki, a gdzie jest trochę głupota, tak? Bo w końcu mówimy też o biznesie i pamiętaj, że ta zasada 6 miesięcy chroni nasz biznes. Bo jeżeli byś jakieś były osoby, które załóżmy nie byłyby zadowolone z współpracy z tobą, to pamiętaj, one nie są z tobą na zawsze. A więc to tak jak troszeczkę, jak ja często mówię, jak małżeństwo, tak? Że w narzeczeństwie robi się wszystko, a po ślubie już zapomina się o tym, że się też powinno dalej dbać o związek. Tak? Tutaj jest również tak samo. Ja mam nadzieję, że nigdy nie będziesz miała ochoty od nas odejść, ale gdyby taką ochotę byś miała kiedykolwiek, no to po prostu masz zasady. Zasady, że możesz się na 6 miesięcy wyłączyć i znaleźć sobie szczęście gdzie indziej, tak? Ja jeszcze przez te moje ponad 5 lat kariery w Duo miałem tylko jeden przypadek, że jakiś chłopak chciał pracować online, a my jeszcze nie pracowaliśmy wtedy online i ja mu powiedziałem, słuchaj, jesteś wolny, tak? Jesteś wolny, możesz to zrobić nawet za pozwoleniem tu i teraz, ale w momencie, kiedy na przykład Teresa Ojetola by chciała zrobić taki mi numer, to powiedziałbym, Teresa, nie ma problemu, 6 miesięcy. Tak, 6 miesięcy wykluczenia, no bo jednak pracę włożyłem, bo co innego, kiedy pozyskałaś osobę i nic jej nie zrobiłaś, nie pomogłaś w ten sposób, no to kurczę, no ja nawet nie czułbym się uczciwie, jeżeli bym zarabiał jakiekolwiek pieniądze. Ale jeśli wkładasz w człowieka pracę, dużo pracujesz z nim, dla niego, po to, by on też wzrastał, no to powiem ci, jak psu budać się pieniądze należą. No więc to też jest, zobacz, jest taka pewna granica, gdzie patrzymy na tą etykę i mówimy, okej, ona ma chronić nas jako ludzi, a nie jak, nie wiem, jak w zasadzie, no trochę ta Temida jest taka ślepa i taka niesprawiedliwa, więc też szukajmy w tym wszystkim pewnej logiki i uczciwości, tak? Dlatego to się nazywa etyka, a nie prawo, tak, żebyśmy po prostu byli etyczni. Czy to jest mniej więcej jasne? Tak. Okej. Okay. Odpowiedzialność. To jest bardzo ciekawy punkt. Chodzi o to, że większość ludzi ma troszeczkę w sobie tak zwany syndrom ofiary. Ofiarę możesz poznać po tym, że narzeka, usprawiedliwia się i obwinia, tak? I to nie jest fajne. To nie jest fajne, dlatego że bardzo często ofiara w ten sposób zwraca uwagę, że problem jest na zewnątrz. Ja nauczyłem się żyć, można powiedzieć, taką, idę drogą odpowiedzialności, czyli nauczyłem się nie być ofiarą. Co to znaczy? Nie narzekam, nie usprawiedliwiam się, nie obwiniam, ponieważ wiem, że oprócz grzechu działania jest grzech zaniechania. Ktoś mówi, oszukali mnie, a ja mówię, dałeś się oszukać, bo co zrobiłeś, abyś się nie dał oszukać, tak? A w związku z tym, jeżeli ktoś użył na tobie fizycznej krzywdy, to faktycznie jest to, można powiedzieć, problem, bo ktoś użył fizyczności. Praktycznie w każdym innym przypadku, tak jak mówi Stevie Covey, jeden z moich mentorów, krzywda wynika z tego, że pozwoliłaś sobie na krzywdę. Nie chciałbym wchodzić w żadne, można powiedzieć, głębokie sprawy, tylko chciałbym zakomunikować, że sukces w tym biznesie jest twoją zasługą, ale i porażka jest twoją odpowiedzialnością. Czyli generalnie rzecz biorąc, mamy wszyscy dostęp do tych samych zasobów. A więc skoro
są w tym biznesie dyrektorzy międzynarodowi, krajowi i jest nawet prezydent, to znaczy, że ten biznes stwarza możliwości. Jeśli ich nie wykorzystasz, to tylko dlatego, że coś zrobiłaś albo czegoś nie zrobiłaś, tak? Czyli ostatecznie przejmujesz odpowiedzialność za swój biznes, tak? Ale również odpowiedzialność za swój sukces. Czyli sukces to jest twój sukces. Nie mówisz potem, że ktoś, że odniosłam sukces, bo ktoś mi pomógł. Okej, okay. Innym też się pomaga, nie odnoszą sukcesy, więc bądź dumny ze swojego sukcesu, ale jednocześnie przyjmij odpowiedzialność, jeśli coś nie pójdzie, tak? Zresztą jest takie fajne powiedzenie, które bardzo lubię w tym miejscu, że sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. Bo rozumiem, że bardzo często nikt się do tego nie chce przyznać. O, i widzisz, i tu jest to zdanie. Znajomość drogi nie jest tym samym, co podążanie nią, tak? Czyli chodzi o to, że jedni nawet wiedzą, jakie są rozwiązania, ale nie chce się tą drogą iść. Dlatego moim zadaniem jest pokazać ci możliwą, najlepszą drogę, ale już nie moją odpowiedzialnością jest to, czy nią pójdziesz. Czujesz, o co chodzi? Czyli ta odpowiedzialność za ludzi kończy się w momencie, kiedy ludzi przekonasz do biznesu, pokażesz im możliwości, a jeśli oni nie skorzystają z tych możliwości, to jest ich problem, nie twój. To jest ich odpowiedzialność, nie twoja. Dlatego nigdy nie obarczaj się tym, że ktoś czegoś nie zrobił, a mógł zrobić, tak? Ale oczywiście bierz odpowiedzialność za to, co mówisz do ludzi, tak? A w związku z tym ludzie nie osiągają sukcesu tylko z dwóch powodów. Pierwszy, nie wiedzą, jak mają go osiągnąć, więc to ci nie grozi. Absolutnie dostaniesz tutaj najlepsze z możliwych porad, jak to zrobić. Ale nie, też nie czekaj, że wszystko zostanie ci dopowiedziane, a więc jeśli coś jest niedopowiedziane, to dopytuj. Jeśli nie dopytujesz, to możesz się nie dowiedzieć nigdy. Nie dlatego, że czegoś nie ma, tylko dlatego, że ktoś o czymś mógł zapomnieć. A więc wtedy niektórzy mówią, widzisz, czekałem i nic nie dostałem. Ja mówię, a to czemu nie spytałeś? Czyli znowu, działanie lub zaniechanie działań jest tak samo, można powiedzieć, prowadzi do porażki. No i oczywiście druga część ludzi wiedzą, ale nie robią tego, co trzeba, tak? Czyli dostaniesz wiedzę, ale nie zawsze będziesz ją praktykowała, dlatego ta odpowiedzialność jest tak bardzo ważna, tak? To, w jakim miejscu w życiu dzisiaj jesteś, najczęściej to nie jest przypadek. To wynik nie tylko twoich działań, ale także ich braku, gdy było to konieczne. Przyjmij odpowiedzialność za swoje życie, wyciągaj lekcje z każdego zdarzenia i podążaj ścieżką za ludźmi sukcesu, a tylko czas będzie dzielił cię od twojego sukcesu. A co do czasu, to on i tak upłynie. Myślę, że ten punkt jest dla ciebie też jasny, no nie? Tak. Okej. No i kolejna, ostatnia zasada to jest zasada konsultacji. Zasada konsultacji jest też banalnie prosta. Rać się tych, którzy sobie radzą. Ja wiem, że fajnie znaleźć taką psiepsiułę, która też sobie nie radzi, na zasadzie, o, my biedni, ty sobie nie radzisz, ja sobie nie radzę i tak dalej. I myślę, że w ogóle nie pójdziecie dalej, tak? Nie pójdziecie dalej, tak? Lepiej pójść do kogoś, kto ma sukces i powiedz, słuchaj, no kurde, powiedz mi, o co tu chodzi? Dlaczego ja nie mam tego, co inni mają, co się dzieje, tak? Dlatego, że jednak końcem ktoś, kto stoi na scenie, zrobił, co trzeba. Nie wiem jak, ale to zrobił, bo tam nikt go na tą scenę nie wysłał za to, że chciał, tylko za to, że zrobił, tak? Zobacz, aż 95% ludzi ledwo wiąże koniec z końcem, oni znają tylko niedziałające sposoby, tak? Rozmawiając z nimi najczęściej dowiesz się, jak czegoś nie robić. Przyjrzyj się ich wynikom, słuchając ich, najwyżej dojdziesz tam, gdzie oni są. Ludzie ze sceny nie znaleźli się tam przypadkiem, oni wiedzą i chętnie tą wiedzą się dzielą. Warto zatem konsultować się z osobami, które są praktykami, z sukcesami na koncie. Każdy w organizacji M4M Plus ma dostęp do osobistego mentora, który doradzi, wesprze i podzieli się swoim doświadczeniem, warto z niego korzystać. A w związku z tym, tak jak w tej chwili masz wyznaczoną osobę do konsultacji w postaci Teresy, nie byłaby menadżerem, gdyby nie potrafiła zrobić, więc zobacz, ona wie, jak zostać menadżerem, więc skoro wie, może ci poradzić. Ja wiem, jak zostać dyrektorem międzynarodowym, mogę ci poradzić. Wiesław Janusz wie, jak zostać dyrektorem regionalnym, może ci poradzić. Nie możesz zapytać się Teresy, jak zostać senior menadżerem. Dlaczego? Bo Teresie może się tylko zdawać, jak zostać senior menadżerem, tak? Bo ona jeszcze go nie ma. Czyli możesz rozmawiać z ludźmi na temat rangi, którą mają, jak ją osiągnąć, bo to zrobili. Ale wyżej może im się tylko wydawać.
Mnie też nie pytaj, jak zostać dyrektorem generalnym, bo ja ci mogę powiedzieć, jak to zrobię. Ja jakiś mam plan i ja wiem, że to zrobię, ale równie dobrze mogę się mylić. Ale jak już zrobię, to jestem już pewny, bo mogę ci powiedzieć, słuchaj, Basiu, zrobiłem to i to. Rozumiesz, o co chodzi? Jakie to jest genialnie proste, tak? Czyli rozmawiajmy tylko z tymi, którzy osiągnęli to, do czego ty zmierzasz, tak? A więc jeśli chcesz zdobyć Mount Everest, to nie pytasz się kogoś, kto zdobył Chantory, jak się wchodzi do Mount Everest, bo on zdobył Chantorię, a nie Mount Everest. A jeżeli ktoś schodzi z Mount Everest i jest zdobywcą, to na pewno wie, jak go zdobyć, bo to zrobił. A więc radzimy się radzących sobie i to jest generalna zasada konsultacji. I zobacz, i tak naprawdę to wszystko już przerobiliśmy, jeśli chodzi o osobę do konsultacji, jeśli tego nie zrobiłaś, ale tu wiemy, że zrobiłaś, to się właśnie wyznacza w punkcie 10 pierwszego kroku, który już oczywiście zrobiłaś, dlatego też dostałaś informację i dostałaś również kontakt do mnie, dostałaś kontakt do mojego partnera biznesowego Dietmara i to są osoby, które są odpowiedzialne za to, aby ci udzielić wszelkich informacji związanych z postępowaniem. Oczywiście też miej na względzie to, że te osoby odeślą cię do materiałów, żebyś obejrzała to i tamto, tak? Bo po co są materiały? Po to, żeby oszczędzać czas. Dlatego też zapytałem ciebie o nagranie, bo ten materiał może posłużyć kolejnym osobom, żeby przeprowadzić takie właśnie NMO. Chociaż będę chciał stworzyć bardziej profesjonalne, ale z drugiej strony takie na żywo, tak zwane studium przypadku często jest najfajniejszym materiałem. Dokładnie. Okej, okay, no i teraz widzisz, dlatego też mamy potem, okej, teraz czy do tej pory wszystko, co zobaczyłaś, tak, jest dla ciebie na poziomie akceptowalnym, czy z czymś się możesz nie zgodzić? Nie, wszystko jest jak najbardziej, wszystko jest fajnie poukładane. Jak weszłam w pierwsze materiały, to mówię, że tego jest tyle, że się pogubiłam, ale teraz po prostu to się porządkuje. No i właśnie widzisz, i właśnie po co jest proces NMO, bo zobacz, bo biblioteka jest biblioteką. Tak jak wejdziesz do każdej biblioteki, to byś po prostu za głowę się złapała, bo tam jest wszystko. No ale jak podejdziesz do bibliotekarza, powiesz na przykład, poproszę książki na temat, nie wiem, historii sztuki, no to on cię zaprowadzi do pewnego działu, powie, okej, to jest dział, to jest historia sztuki, a który okres i wiek panią interesuje, tak? No bo ktoś, dlatego biblioteka jest tylko miejscem, gdzie są wszystko, jest wszystko złożone, ale do tego powinno być kolejkowanie. No i teraz to, co teraz zrobiliśmy, to zrobiliśmy już pewnego rodzaju kolejkowanie, czyli pewne rzeczy, które będziesz przepracowała, widzisz. I właśnie dlatego jesteśmy w punkcie numer 4. Narzędzia i szkolenia, tak? No bo czym jest ten punkt? Właśnie to jest tym, aby pokazać ci właśnie biznes Help System, tak? Czyli czym on jest. I tak naprawdę w tej chwili powinniśmy bardzo mocno skupić się na tym, aby zobaczyć, czym jest biznes Help System. Niemniej jednak, w Biznes Help Systemie tworzone są filmiki instruktażowe, a więc myślę, że każda kolejna osoba, która będzie oglądała ten materiał, to będzie się kierowała filmikiem, który zobaczy jako film numer 1, czyli w momencie, kiedy loguje się do BHS-a, jest przewodnik. I tak naprawdę idąc tym przewodnikiem, lądujesz potem w ustawieniach konta. Kiedy zrobisz ustawienia konta, potem lądujesz w 5 filarach sukcesu, lądujesz w pierwszym filarze, gdzie się podłączasz do bazy, a potem lądujesz w drugim filarze, gdzie jest kolejka filmów do obejrzenia. Myślę, że jak już obejrzysz te filmy, to będziesz już tak bardzo, można powiedzieć, blisko zrozumienia większości rzeczy, że jakby ten porządek się sam zrobi. Bo teraz dochodzimy do jeszcze trudniejszej rzeczy, bo zobacz, że tak naprawdę te nasze nagranie powinno się teraz skończyć, bo mieliśmy zrobić kontrakt, a teraz przechodzimy powoli do kolejnego etapu, czyli do zbudowania swojego przekonania, tak? Czyli kroku numer 5. Bo tutaj można powiedzieć, proces jest jeszcze bardziej, można powiedzieć, złożony. Znowu, jest prosty, ponieważ na każdy z tych podpunktów jest procedura. A więc pierwszą rzeczą, którą ludzie mają z czymś problem, to jest przekonanie do siebie. To jest brak motywacji lub jakby szukanie sensu swojej ścieżki życiowej. Więc zobacz, jesteś, Basiu, można być, dzisiaj powiem, typową osobą, która mówi, ok, chcę spróbować w branży marketingu. A ja mówię, Basiu, ty nie próbuj, ty zrób to. Ale Basia mówi, ale jaką mam pewność, że mi się uda? Dlaczego to mówimy? Ponieważ no, nie znamy tej branży,
Nie wiemy, jakie są nasze możliwości, dlatego ja na to na wszystko nakładam pewien schemat. Schemat, który nazywa się 13 zasadami Napoleona Hilla, schemat, który nazywa się gra o sukces, która jest inspirowana właśnie 13 zasadami. I teraz nie będę Ci o tym opowiadał, ale odsyłam Cię do nagrania o 13 zasadach Napoleona Hilla. No, na pewno jest to pajda, bo jest to wiele tak zwanych, tam jest takich wątków poruszonych, ale absolutnie jestem przekonany, że gdy zobaczysz sens tego, co zrobiło 500 najbogatszych ludzi świata, to zrozumiesz, że stanie się mistrzem w swojej kategorii, to jest tylko kwestia decyzji. Więc jeśli będziesz chciała być mistrzem w tej branży, to jest tylko kwestia decyzji i jestem przekonany, że będziesz zarabiała w tej branży i nawet jeśli stwierdzisz, że pewnych predyspozycji nie będziesz miała, predyspozycji fizycznych, bo można mieć pewne ułomności fizyczne, na przykład, nie wiem, stracić głos i nie być mówcą, no bo trudno, żeby nie mając głosu, występować na scenie i mówić, to i tak możesz zarabiać na wystąpieniach publicznych, bo możesz zorganizować pracę ludziom, którzy są mówcami i oni będą mówcami, a ty możesz zorganizować im zaplecze. Widzisz, bycie przedsiębiorcą nie oznacza, że masz wszystkie kompetencje świata. Bycie przedsiębiorcą oznacza, że masz pewną kompetencję, które wykorzystujesz i rozwijasz w ramach współpracy z innymi ludźmi, którzy mają inne kompetencje. I tak naprawdę 13 zasad Napoleona Hilla dokładnie pokazuje jakby pewien proces. Proces stawania się człowiekiem sukcesu. Wszystko zaczyna się od kroku numer 1, czyli motywacji, która ci kieruje. Krokiem numer 2, czyli wiary w siebie bazującej na doświadczeniu, które zdobyłaś. Kroku numer 3, czyli wyboru branży. W tym momencie wybrałaś branżę marketingu sieciowego, a więc czyli pojazdu, który dzisiaj wybrałaś przypadkowo może jeszcze, ale za chwilę, budując most wiary, zrozumiesz, że to jest nie, zupełnie to nie jest przypadek. Potem dowiesz się na temat tego, co powinien wiedzieć mistrz branży od mistrza branży, czy od kogoś, kto robi to zawodowo, by synchronizując się z nim, zgodnie z zasadą, kto z kim przystaje, takim się staje, stać się osobą, która absolutnie rozumie i wie, na czym ta branża polega. Poprzez zaplanowanie działań wchodzisz w naukę, poprzez działanie doświadczasz, poprzez wytrwałość osiągasz efekty, poprzez synergię zapraszasz ludzi, którzy pasują do Twojego schematu i zaczynasz ich uczyć, bo ich wspierasz i poprzez pozytywne nastawienie, umysł pod kontrolą i misję życiową, można powiedzieć, osiągasz sukces, który polega na tym, że ten biznes przestaje być dla Ciebie biznesem, a zaczyna być stylem życia. Osiągasz radość z tego, że robisz, poprzez to, że pomagasz ludziom. Zaczynasz się tym bawić, ponieważ biznes dla Ciebie jest prosty, łatwy, kontrolujesz go w 100%, rozumiesz procesy myślowe u innych ludzi, bo czujesz to, bo przeszłaś przecież pewną drogę, a oni są tylko i wyłącznie osobami, które za tobą podążają. Czyli jesteś takim nauczycielem na poziomie dużej świadomości tego, co się dzieje wokół ciebie. No i teraz, jeśli ty byłaś na tym Mount Everest i ktoś mówi, ja też bym chciał być, mówisz, kurde, no chodźcie, cię wprowadzę. Ale nie dzisiaj, bo dzisiaj by zamarzł, dzisiaj może byś nie wdrapał się. Ale ja już wiem z doświadczenia, że na Mount Everest jest zimno, a więc potrzebujesz odpowiedni strój, potrzebujesz odpowiednie przygotowanie, musimy pójść o odpowiedniej porze roku i tak dalej, tak? I tutaj jest dokładnie to samo, czyli rozumiejąc ten biznes, jesteś w stanie przeprowadzić człowieka przez cały proces, ale sama też musisz ten proces przejść. A więc w związku z tym to jest właśnie zbudowanie przede wszystkim przekonania, że ty jesteś właściwą osobą, tak? No i teraz potem powstaje przekonanie do branży. Tutaj spotykamy się z takimi trzema obiekcjami. Bardzo często słyszymy, że to jest piramida, tak? W ogóle nie rozumiemy, dlaczego w ogóle ta branża jest ciekawa, bo nie rozumiemy dźwigni czasu i tak naprawdę bardzo często nie rozumiemy w ogóle, po co ta idea jest. I stąd tutaj mamy takie trzy filmy. Trzy filmy, które są kluczowe, aby zrozumieć, dlaczego ta branża jest branżą właściwą. Przede wszystkim trzy złote zasady bogactwa. To jest film, który da Ci wielką siłę sprawczości w życiu, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy i też zrozumiesz, że zarabianie dużych pieniędzy wymaga delegowania umiejętności, czyli uruchomienia dźwigni.
Jak to zrozumiesz i potem zobaczysz sobie film Historia powstania marketingu, to zauważysz, że właśnie dźwignia czasu jest elementem napędzającym ten biznes. Czyli osoba, która pierwotnie umiała sprzedawać, zaczęła uczyć innych ludzi w zamian za procent ich produktywności. I to jest właśnie cudo tej branży. Czyli tutaj chodzi o to, że twoje pieniądze w przyszłości będą wynikiem tego, że nauczysz innych ludzi swojego fachu. I za przeproszeniem, jak psu buta, będzie ci należał się procent produktywności. I o charakterze dochodu pasywnego, tak? No i tutaj mamy w tym momencie jeszcze ewentualnie jakieś zarzuty, które się pojawiają na rynku, że to jest piramida, dlatego też mamy film Piramida, znaczy ten MLM to piramida czy genialny biznes? Dla mnie to jest genialny biznes i w tym filmie jakby jest dowiedzione kwestie prawne i kwestie właśnie zrozumienia, czyli takie trzy materiały, które potrzebne są do zrozumienia branży. Skąd biorą się pieniądze, dlaczego dźwignia czasowego do wolności finansowej, następnie historia powstania network marketingu i następnie film, dlaczego MLM to jest jeden z najlepszych biznesów, że to nie jest piramida, tylko genialny biznes. Brakuje tutaj w tym momencie jakby pokazania tych slajdów, ale spokojnie, dlatego że do tego materiału formalnie powinno być właśnie podpięte takie rozgałęzienie, żeby potem sobie te filmy pooglądać. Okej. I teraz mamy kolejny krok. Dlaczego Duo Life? No bo teraz moglibyśmy powiedzieć, okej, no dobrze, no ale ty mówisz, dobra branża, no dobra, akceptuję ją. Czyli czujesz, że jesteś właściwą osobą, czujesz, że jesteś we właściwej branży, ale dlaczego Duo Life, a nie na przykład jakaś firma XYZ, która jest na rynku? No i dlatego też zostało stworzone 44 powody, dlaczego Duo Life. Nie takie banalne powody typu, że w Duo można zarabiać, bo w każdej firmie tego typu można zarabiać, ale wyróżniki, które mocno charakteryzują firmę. I to jest twój argument w momencie, kiedy by ktoś ciebie próbował przerekrutowywać albo ty byś chciała przerekrutować kogoś z innego biznesu. Czyli osoba, która mówi, jestem dobrym liderem, wierzę w siebie, jestem zmotywowany, wiem, że ta branża jest super, ale jestem w innym pojeździe. Wtedy mówi, słuchaj, no co, zmień pojazd. Mówię, ale dlaczego? No mam powody, dla których mogę ci powiedzieć, że Duo Life jest po prostu lepszą szansą biznesową i to jest nawet 44 powody, tak? Czyli konkretne uzasadnienie, tak? I to jest właśnie zbudowanie twojego przekonania, dlaczego jesteś naprawdę w genialnym pojeździe, tak? I teraz przekonanie do produktów. Tutaj znowu mamy kolejny, można powiedzieć, taki most, taki filar mostu wiary, no bo niektórzy mówią, a to jest jakaś woda w butelce i tak dalej. No, ludzie różne rzeczy mówią, tak? No to, że mówią, to jest jedno, ale teraz czy my wierzymy albo inaczej, co wiemy? Widzisz, ja często używam takiego słowa, ja nie wierzę, ja wiem. Ja zawsze przekuwam wiarę w wiedzę, bo kiedy mam wiedzę, jestem pewniejszy tego, co robię. Kiedy wierzę, to zawsze może się pojawić ktoś, kto zburzy moją wiarę. Ale kiedy wiem, to jest tak jakby na przykład, nie wiem, masz jakiś autorytet w twoim życiu, kogoś, kogo bardzo podziwiasz i ta osoba mówi, Basiu, wiesz, że 2 razy 2 to jest 5? No i tak patrzysz na niego i mówisz, no, panie Józku, ja pana bardzo lubię, ale nie wiem, czy pan się może przewrócił, czy coś tam, tak? No bo, wiesz, no bo gada głupoty. I tak samo na przykład, jak ktoś mi mówi na przykład, że MLM to piramida, no to ja tak samo na niego patrzę. Myślę sobie, no kurczę, no człowiek niedoszkolony, jakby nie do, no brakuje mu wiedzy, to jest niedoedukowany, tak? Ja mu współczuję, tak? Bo to jest jego błędne myślenie. I teraz jestem gotowy mu pokazać, na zasadzie, że nie, słuchaj, ja nie będę się z tobą kłócił, że jest inaczej, tylko mówię, słuchaj, zobacz, to są fakty, tak? A więc dlaczego jedzenie ma znaczenie, tak? Dlaczego czym się różni suplementacja na przykład od leków, tak? Dlaczego suplementy nigdy nie będą lekami? Dlaczego suplement, czyli supplement, to jest dodatek? I tak dalej, i tak dalej. I jestem w tym momencie bardzo mocno przygotowany do tego, aby obronić taki ewentualny zarzut, bo to też chodzi mi o to, żebym nie tylko ja był przekonany, ale żebym też umiał przekonywać. No i potem jest metoda pracy, tak? Czyli co tak naprawdę musi się stać, aby pojawił się wynik w tym biznesie. No i generalnie rzecz biorąc, to jest cały ten proces, o którym mówimy, czyli proces, przez który przechodzisz ty, by potem kolejne osoby przechodziły, by one się nauczyły tego, co dzisiaj ty się uczysz, żebyś ich nauczyła, żeby oni mogli być produktywni, tak? I to jest, zobacz, kiedy przechodzisz to wszystko,
jesteś gotowa do tego. Oczywiście pamiętajmy, że praca nie równa się edukacji, ale to już powiedziałem Ci wcześniej, żebyś te godziny edukacji nie traktowała jak godziny pracy, więc edukacja to jest przygotowanie. I to powoduje, że już potem przychodzimy tacy już naładowani, przekonani do branży, do siebie, do firmy, do produktów, do metody działania, no to teraz zdobywamy świat, tak? A więc robimy sobie listę osób znajomych z telefonu, z Facebooka, zasada 1 metra, codziennie spotykamy ludzi, ewentualnie kiedyś może jakąś kampanię reklamową, czy jakieś listy mailingowe, tak? A więc tworzę listę. Długą jak papier toaletowy. Oczywiście jak tworzyć listę, mamy materiał. Ja jeszcze dodatkowo stworzę materiał, być może kiedy ktoś będzie oglądał to nagranie już będzie, związany z właśnie zwaną grupą docelową. Tak? Grupa docelowa, ponieważ mamy 3 grupy społeczne, mamy ludzi, nie wiem, tak zwaną klasę ekonomiczną, mamy klasę średnią i ludzi bogatych. Tak? No to więc kto powinien się znaleźć na naszej liście? Generalnie można powiedzieć każdy, aczkolwiek najbardziej głodna jest klasa ekonomiczna, bo ona marzy o tym, żeby być bogatą, tak? I klasa taka ekonomiczna ma, można powiedzieć, swoje plusy i minusy. Plusem jest, bo jest głodna, a minusem, bo nie wie. Nie wie, jak stać się ludźmi bogatymi, bo ma pewnego rodzaju przekonania, z którymi trzeba się borykać. No, nie chciałbym powiedzieć walczyć, ale na pewno trzeba po prostu do tych ludzi wpłynąć. Niemniej jednak, mamy nieskończone zasoby osób, które chcą być bogatymi. Generalnie pomyśl sobie, czy znasz kogoś, kto chciałby mieć lepsze zdrowie i więcej pieniędzy. Jeśli znasz, to zapisz go na listę. Po prostu, to jest kandydat. Teraz, czy on będzie osobą kluczową dla Ciebie? Nie wiesz, ale on kogoś zna. Każdy kogoś zna, tak? Nie chciałbym teraz wchodzić w kompetencje listy, czyli nagrania na temat listy, ale jak sobie obejrzysz film Lista, to będziesz wiedziała dokładnie, o czym mówię, tak? Bo wystarczy tylko, że znasz 100 osób, to te 100 osób może dojść do miliona. Zresztą wielu ludzi, bo to jest czysta teoria, ale w praktyce wyliczono, że 6 osób dzieli nas od każdej osoby na świecie. 6 osób, tak? A więc, żeby dotrzeć do kogokolwiek, wystarczy znać 6 osób po drodze, tak? A więc w związku z tym pierwsza osoba prowadzi do kolejnych iluś i tak dalej, tak? Potem mamy sztukę zapraszania. I to jest oddzielna sztuka od tworzenia listy. Tworzenie listy to jest tworzenie listy, a sztuka zapraszania polega przede wszystkim na tym, aby zaprosić człowieka do informacji. Nie zapraszasz człowieka do biznesu, zapraszasz go do informacji. To jest bardzo ważna różnica. Dlaczego? Dlatego, że człowiek po zapoznaniu się z informacją może podjąć decyzję, czy przystąpi do biznesu. Człowiek, którego zapraszasz do biznesu, pyta się, a co to za biznes? Człowiek, którego zapraszasz do informacji, pyta się, a co to za informacja? No mówię, właśnie po to Ci ją przesyłam, żeby się poznał. Dlatego jakby zupełnie inny poziom jest energetyczny, kiedy człowiek zapoznaje się z informacją, a kiedy jest zapraszany do biznesu. Dlatego też mamy specjalne zaproszenie. Te zaproszenie możesz sobie pobrać. Polega na 10 punktach psychologicznych, które w oparciu o które budujemy to zaproszenie. I takie zaproszenie jest skuteczne, bo jest skuteczne. Tak? Czyli są tam zawarte elementy, które powodują, że osoba, która je usłyszy, zrobi te rzeczy, o których chcemy od niej. Czyli co ma zrobić? Ma zobaczyć. Tak? No właśnie. A więc prezentacja. To jest pokazanie. Używamy teraz tak zwanej ścieżki first look, czyli pierwsze spojrzenie, czyli pokazujemy, na czym polega biznes. No i teraz ta osoba ogląda te filmy albo nie ogląda, albo trochę ogląda, wszystko jedno. I jeżeli cokolwiek obejrzy, przechodzimy do, to jest właśnie ta ścieżka, no to akurat jest stara ścieżka, ale już jest i nowa ścieżka, tak? I wtedy przechodzimy do punktu numer 9. Punkt numer 9, co jest ciekawe, właśnie go realizujemy, bo ten punkt numer 9, można powiedzieć, ma wiele twarzy. Punkt numer 9 to jest follow-up, czyli punkt numer 9 to jest kontynuujemy rozmowę z osobą, która zobaczyła jakiekolwiek materiały. Kto robi tą rozmowę? Robi to najczęściej nasz koordynator, dlatego że koordynator wie więcej, a w związku z tym odpowiada na wszelkie obiekcje osoby, która zobaczyła prezentację. Po co to robimy? Po to, by doprowadzić osobę do tak. W momencie, kiedy mówi tak, no to wtedy przeprowadzamy proces NMO, czyli New Member Orientation. Follow-up to jest podążaj za, a NMO to jest New Member Orientation, czyli zorientowanie nowego członka zespołu na działanie. Oczywiście mamy też jeszcze trzecie rozgałęzienie. Człowiek może powiedzieć nie, pomimo wszystko dziękuję, nie.
to nie oznacza tak naprawdę nie nigdy, tylko nie teraz. A więc po kroku numer 8, krok numer 9 to są trzy ścieżki. Nie, czyli rezerwa, zastanowię się, czyli przeprowadzamy proces follow-up. Zresztą on jest bardzo podobny do mostu wiary, bo mamy dwie grupy ludzi. Mamy ludzi palcel i mamy ludzi cel-pal. Ludzie palcel podejmują najpierw decyzję, a potem się zastanawiają. Czyli taki człowiek mówi, dobra Basiu, ja się już zapisuję. A za chwilę, kurczę, gdzie ja jestem, co to, o co chodzi, tak? Więc oni muszą zbudować później swoją wiarę, czyli most wiary. Ale są ludzie palcel. Cel-pal, czyli podejmę decyzję, ale muszę mieć pewność, że ją robię dobrą, tak? A więc stosujemy dokładnie ten sam schemat mostu wiary, czyli okej, bo ktoś mówi, wiesz co, ja się muszę zastanowić. Dlaczego? Bo ja nie wiem, czy ja sobie tu poradzę, bo ja nie wiem, czy branża jest legalna, bo ja nie wiem, czy firma jest właściwa, bo ja nie wiem, czy te produkty działają, bo ja nie wiem, co miałbym robić. Dlatego ten proces mostu wiary, który stosujemy po zapisaniu, jest takim samym procesem, który stosujemy często ludziom przed zapisaniem, by się zapisali, tak? A więc w związku z tym to jest właśnie ten proces. No i potem mamy kontynuację, tak? Bardzo ważne jest, że w procesie follow-upu korzystamy z naszego systemu Business Help System, ponieważ tam widzimy dokładnie, co człowiek obejrzał, czego nie obejrzał. No jeżeli czegoś nie obejrzał, no to on nie wie, więc zachęcamy go, żeby obejrzał. No kiedy obejrzy, no to wie. No i na podstawie tego robimy z nim, no idziemy dalej, tak? No jeśli chodzi o NMO, to jest właśnie ten proces, który w tej chwili robimy, czyli to jest kontrakt plus omówienie tego, co trzeba zrobić. Cały czas nam chodzi o duplikację, a w związku z tym o tym, żeby każda osoba przeszła całe kółko, tak? Czyli zarejestrowała się, aktywowała BHS-a, przeszła 5 filarów mostu wiary, zaprosiła kolejną osobę, zaprosiła ją na właśnie do ścieżki poznawczej, następnie przeprowadzić z nią follow-up NMO i potem wystartować ją w sposób właściwy, bo ona robiła właściwe rzeczy, tak? No i krok 10 to jest nic innego jak powtarzanie kroków od 6 do 9, czyli kolejna osoba z listy, kolejne zaproszenie, kolejna prezentacja, kolejne NMO lub follow-up, by stać się osobą kluczową, czyli przyszłym koordynatorem, tak? No i oczywiście, żeby to wszystko sobie utrwalać, stosujemy warsztaty, w każdą sobotę zaczynamy już o 9:00 konsultacjami otwartymi, czyli tak zwane studium przypadków, no i od 10:00 do 18:00, nawet teraz krócej robimy, do 10:00 do 14:00 robimy właśnie takie warsztaty na żywo, gdzie rozpatrujemy pewne elementy naszego biznesu, gdzie liderzy szkolą z tego, co wiedzą, przez to się szkolą jeszcze bardziej, tak? No i na tym nasz biznes polega, tak? No i to jest wszystko. Proszę.